No, moi drodzy, zamówiliśmy trochę, jest wieczór, jeszcze nie idę spać, także zacznę kręcić filmik na dzień jutrzejszy. Szkoda tak zamulać i trzeba coś uatrakcyjnić ten kanał, także ruszamy w miasto. Zabieram was i pokażę wam w ogóle, tylko światło zgaszę, pokażę wam w ogóle stolicę nocą, czyli coś, co kiedyś mnie urzekło. Wziąłem sobie gimbala, może coś pomacham. O kurde, wiecie jak się ciężko wydostać w ogóle z kampera? Także... Ło, jesteśmy! Co? Pewnie każdy sobie myślał, że do Reykjaviku pojedziemy, a my w Hafnarfjörður. Taki wam psikus zrobiłem. Ale tutaj mieszkam w pobliżu i to Hafnar mi się naprawdę podoba. To co, jedziemy dalej, czy... Tyle na dzisiaj. Nie wiem, dotrzemy do auta, to zdecydujemy. O kurde, ale wam powiem, że psikus z tym Hafnarfjörður. Ja byłem całe życie przekonany, że jest tylko 3 Islandy, a tutaj taki joke. Chodzę do Islanda. No i tak, moi drodzy, się kurde skończyło rozczarowaniem w tym Islandzie. On jest nowy, chyba dopiero niedawno otwarty, bo wszystko takie ładniutkie, świeżutkie i trochę jest inaczej urządzany niż każdy Island, jaki znam. Także jakby ktoś był, to na trasie na Keflavik, bo oni to tak mówią, jest przy rondzie. Także polecam. Chociaż nie, bo mi nagrywać nie dali i rozczarowanie. Kupiłem sobie parówy meksykańskie. Taki. Będziemy grzać za chwilę w kamperku. I oczywiście HP sosik. Kiedyś wam opowiem coś o tym sosie. To jest genialny amerykański sos. Po prostu. O, już jestem w kamperku. Dzisiaj taki kurde dzień obżarły. Powiem szczerze, bo mnie naszło. Przedtem wam nie pokazałem, nie? Tylko tył producenta. To jest taka Mexican pilsa. Extra sterk, to znaczy extra ostra. Lepiej nie ustawiać tej lampy tak, żeby świeciła bez przerwy, tylko na tył. Na automacie. O właśnie, to chciałem właśnie wypowiedzieć. Gotuję teraz. Cholera, przykręcę sobie ogień. Dałem trochę oliwy i grzeję to, co robiłem w tamtym tygodniu. Ostatni słoik został. I trochę doprawimy. Opowiem wam coś o tym. Kumin. Rewelacyjna przyprawa. Uwielbiam. Kminek rzymski. Tak zwany w Polsce. Jest taki... aromat Indii. No. Wiecie, wczoraj miałem kurde w ogóle, mam czasem takie napady, nie? Że muszę coś zrobić chociaż troszkę spektakularnego, żeby pokazać
czy żeby samemu przeżyć, bo w sumie to ja nie jestem takim typowym zamulaczem, nie, ale kurde, myślałem, że ten kamper otwiera tak możliwości, a tak naprawdę to mnie zamulił trochę, bo mam ograniczone możliwości, jeśli chodzi o gotowanie i o wyjazdy jakoś. Nie, to bardziej robota mnie zamuliła, bo takiej krydy używam. Ona jest fajna z Hejmy. No, tu jest taka troszkę jak nasza Vegeta polska, ale więcej jest glutaminianu sodu, także ten smak jest wyraźniejszy. A glutaminian sodu i tak jest ludzki organizm tak do tego przyzwyczajony, już wszędzie to pchają, że w zasadzie tam śladowe ilości, jak sobie dodam, to zginie w tych wszystkich ilościach, które dodają producenci, nie? Przestawię kamerę, bo ja tam gadam gdzieś, a wy nie wiem, gdzie jesteście. No i tak, odgrzałem to, teraz sobie zjem, ale pasowałoby się zastanowić nad spaniem. Bo z tej całej nudy to ja śpię po 12 godzin. Nie, aż tyle nie dam rady. Ale wczoraj o 2 poszedłem spać, jest godzina 12. A całkiem niedawno wstałem, bo nie idę dziś do pracy. Ale pogoda jest taka sobie. Kurde, wieje. Deszcz się co chwilę uaktywnia. Także też za bardzo nie mam chęci gdzieś chodzić, coś wam pokazywać, bo jakbym poszedł do natury, to natura mnie troszkę zmęczy, a galerię to mam w dupie wam pokazywać. Nie jestem takim malem galeriowym, tylko wpadam do bonusa, do sklepu zrobić szybkie zakupy, ale to wam już pokazywałem. Może do Sport Directu pojadę coś kupować. No zobaczymy. Ten film będzie dziwny. To pewne. Na razie, ja sobie zjem spokojnie, dobra? No, do potem. Kurde, tak wam powiem, że mi się wczoraj ten efekt rybiego oka u Neo na kanale spodobał, że sam sobie odszukałem swoje obiektywy i założyłem takie rybie oko. Ale tylko na chwilkę, żeby zobaczyć waszą reakcję, czy wam się w ogóle coś takiego będzie podobać, czy nie. Bo, o, dzisiaj się obiektywami pobawię. Tymi smartfonowymi, takimi badziewnymi chińskimi, ale zobaczymy. O, a teraz następny obiektyw, jak wam się podoba? Może zrobimy taki konkurs, nie, konkurs, kurde, ja nie mam jak wam wysłać paczek nawet. A co bym wam mógł wysłać, jak ja tu w kamperze nic nie mam ciekawego do wysłania, świeczkę. A, miałem w ogóle palić kiedyś tę świeczkę za wszystkich odchodzących subskrybentów. No. Dobra, to jest jeden obiektyw. Jeszcze mam trzeci. Wypróbujemy, potem to zmontujemy. Ja to wrzucę i będziemy widzieć, który robi fajny efekt, nie? W nocy można było popróbować. To jest coś takiego, nazwy makro. Ale to chyba to jest tego typu efekt, który rozmazuje totalnie. Można oko pokazać tak blisko, nie wiem, czy widzicie moje oko teraz dokładnie, bo to chyba do tego służy, albo jakbym, nie, już drugie oko, nie wiem, w ogóle ten efekt jest jakiś dziwaczny, nie mam koncepcji, jak go zastosować. Dobra, moi drodzy, próbuję ten film zakończyć, jest już praktycznie trzeci dzień filmowania, bo zacząłem wczoraj wieczorem, jest już jutro wieczorem, jutro rano, dzisiaj wieczorem i na styku jesteśmy, bo jest gdzieś, zaraz wam powiem, godzina 23:57, okej, ale jak będę kończył, to już będzie jutro, nie, to wypowiedź, rozgrzewam sobie w ogóle olej kokosowy, tak to wygląda, tu wokół. Nie, bo dzisiaj będziemy gotować w kamperze, już nie jeszcze po domach gotować, bo dzisiaj się nie wyrobiłem, a jednak muszę gotować i tego
byłem na basenie, ważyłem się, 124, także są spadki, może nie spektakularne, wiedziałem, że to się, pierwszy rzut jest tylko taki fajny, także potem już to idzie spokojnie, ale do przodu. 124 to 1,5 kg spadku od ostatniego ważenia, także przy niewielkich nakładach, ogólnie tylko pierwszy stopień diety progresywnej, gdzie jeszcze nie bazuję na tym, aby jakoś super punktualnie jeść o wyznaczonych porach, żeby ograniczać ilość spożytego jedzenia, żeby dbać o to wszystko. To jest taka dieta niedopieszczona w tym momencie. To jest pierwszy wariant. A ktoś pukał chyba do kampera. Nie wiem. Tak czasem ktoś przychodzi popukać, nie? W nocy, fajnie. Ale tak to już jest, jak się mieszka w kamperze. Niby full prywatności, ale tak do końca nie jest. I co dzisiaj robimy? Trzeba mi słoików, więc będę musiał tę końcówkę wrzucić. Chyba ją zjem. Nie, już nie zjem. Kupiłem dzisiaj w ogóle taką zalewajkę, ja to tak nazywam, to są sosy gotowe tikka masala, bo miałem ochotę na indyjski smak i taka będzie ogólnie myśl przewodnia tego posiłku. Indie. I co tam, no oczywiście w bonusie udało mi się znaleźć mięso na promocji, 3 paczki mięsa kupiłem, także to będzie stricte takie białkowe pożywienie, trochę tniemy już te węgle. I jeśli chodzi o węgle, no to porządna polska sałatka. Niby do obiadku, nie? Do takiego schaboszczaka z ziemniakami się nadaje. Ale do mojego dania też się nada. Wrzucę to do środka, ale na sam koniec, bo ona jest fajnie marynowana, także ją tylko zagrzeję przed samą pasteryzacją. I oliwki. Wrzucę większe pół słoja, bo te oliwki mi zostały i po prostu ich nie zjadłem, a że w netto były dzisiaj jeszcze oczywiście awokado. Awokado na promocji. Taka siata awokado pięknych i to tych meksykańskich, haska awokado, nie jakieś tam gówno kalifornijskie. W dobrej cenie, bo po 230 płaciłem, to jakieś 7 zł. Na polskie, to ani w biedrze by nie kupił za taką kasę. I dzisiaj wprowadzam nowy tłuszcz, smjor, a tak się nazywa właśnie masło na Islandii. No i to jak sobie połączę, fajnie zagotuję, to pójdę zmontować filmik i wam już udostępnię. Kurde, nie będę czekał do końca, aż to wszystko zawekuje i powiem wam, jak to smakuje. Wiem, że będzie wyborne. Jutro nie będę jadł, bo jeszcze mam z kiedyś gotowe produkty. Całą siatkę tego wszystkiego. Ale przyjdzie czas, że ja wam opowiem, jak to smakuje. A na razie to ja sobie to będę gotował, bo zobaczcie, ile tego mięsiwa jest. Tyle tego wszystkiego jest tutaj i w ogóle zanim się to wszystko przyrządzi fajnie, to zajdzie mnóstwo czasu, a chcę to wrzucić dziś i chcę spać normalnie, bo zostanie jakieś 12 godzin snu, czyli z moimi ostatnimi zapędami sennymi to tak na styk, nie? Więc montuję w międzyczasie podczas gotowania i wrzucam. Wy oglądajcie i komentujcie. A ci, co nie subskrybują, no cóż, na razie. Kurde, nie mogłem wytrzymać. Taki szybki bonusik z ręki, bez mikrofonu, żeby wam to pokazać. To cudo. Tak to wygląda, kurde. Nie wiem, czy będzie widać. Ja pierdzielę, ej, to mięsko, te oliwki, to wszystko, taka konsystencja, to się zastygnie, to jest tłuszcz. A o smaku wam nie powiem, no, po prostu jest perfekcyjny.
stworzyłem arcydzieło smaku w kamperze. Nie wiem, jestem zachwycony sobą, tym daniem i w ogóle tym wieczorem. Dzięki temu pakuję to w słoje. Taki bonusik.